Widzieliście Daniela, jak śmiga? Daniel, dawaj 800 na ósemki. Ja jestem ciekaw, jak ty tym pojedziesz. Byłem ledwie na kilku i po każdym widzę niesamowity postęp, nawet w jeździe drogowej. Witamy po raz kolejny, odcinek czwarty. Gymkhana School, szkoła gymkhany.com.pl. Finałowy. Miłosz jest z nami. Ja, Buła, Miłosz. Wszyscy już wiemy co i jak. Słuchajcie, finiszujemy. Ja dostałem tutaj kilka lekcji od Miłosza, kilka wskazówek. Także jaki mamy plan na dzisiejszy odcinek? Wiesz co? Trzeba by sprawdzić, jak jeździsz. Okej. Okay. Trzeba by się też trochę pościgać. Pokażemy wam taki trening dla dwojga zawodników, bo jak już będziecie mieli kogoś w swoim mieście, w swojej miejscowości, to fajnie jest czasami pojechać za kimś. To się nazywa tail chasing, czyli takie gonienie cudzego ogona, nie swojego. Tak. To też rozwija. Patrzysz, gdzie kto hamuje, gdzie kto przyspiesza, jak jedzie, co masz do poprawy. Pokażemy wam to. Dobra, czyli co, ubieramy się, tak? Startujemy. Ja biorę 125, bo na niej zaczynałem, była najszybsza, więc będziemy kontynuować, żeby porównać sobie czasy. Karierę zawodniczą na czym jeździłeś? Na litrze, na 600? No, 125 nie jeździłem. 125 nie jeździłeś. Dlatego właśnie dokonałeś dobrego wyboru. Dokładnie. To co, lecimy, ubieramy się i sprawdzamy co jest. I wbijasz na ósemkę, sprawdzamy czas, gonimy. Okej. Okay. Ja wiem, że nie trenowałeś pomiędzy odcinkami. Tak. Pamiętasz, czego się nauczyłeś? Pamiętam. Pozycja, płynność, hamulec. Wzrok. Wzrok. Szeroki najazd. Tak. I jedziesz swoje. Bardzo jestem ciekaw, jak ci pójdzie. Machnę ci ręką. Próbujemy. O, zobaczcie. Szeroko, ładnie, płynnie najeżdża. Ma ten motocykl prędkość. Lepiej już pracuje głową. Kolana jeszcze troszeczkę zostały, ale to się wyrobi w zawodniku. Fajnie, zobaczcie, jak płynnie sobie najeżdża. Już jest na czwartej ósemce, ma 28 sekund i piąta ósemka, słuchajcie. O, normalnie... Stop! Zobacz na czas, patrz. Ile? 38 sekund. 38 sekund. Były błędy. Trochę zdenerwowanie, bo to już taki challenge. Tak, tak, ale 10%. 10% i to już jest ewidentnie inna jazda, bo widzę po sobie, że zupełnie inna technika. Słuchaj, ja jestem naprawdę czapki z głów. 10% to jest jak 1,40 ktoś by jeździł na Poznaniu, a ktoś by jeździł 1,50. To jest kolosalna różnica, a ty tak naprawdę spróbowałeś kilku elementów, spróbowałeś kilku figur. Dobry trener. I idziesz do przodu. Dobry uczeń. To uczeń mógłby. To, czyli razem sobie gratulujemy, słuchajcie. Tak, bardzo, bardzo słuchaj, miło mi się jeździło. Mieliśmy coś się jeszcze pościgać, tak. Więc nie ukrywam. Chętnie bym cię jeszcze wziął. Bierz żebyśmy mnie. Się troszeczkę pogonili. Bierz, żona będzie zazdrosna, ale weź. Jeździ za mną. Dobra. Który mam wziąć motocykl? Który to może wskażesz? Zróbmy tak, żeby zjeździć, ja wezmę 800, ty weź litra i każdy będzie miał coś nowego. Bardzo fajnie. Mamy pachołki, tak jak zostały, tak są. Czyli ja teraz gonię ciebie. Swobodna jazda, gonisz mnie, cieszymy się. Próbuję przynajmniej. Cieszymy się tym, co umiemy. Widzieliście Daniela, jak śmiga? Daniel, dawaj 800 na ósemki. Ja jestem ciekaw, jak ty tym pojedziesz.
Rewelacja. No dobra. Robię ci miejsce. Lecimy. Powiem ci, że jest dobrze. Jest dobrze. Jedziesz swoje i naprawdę masz to. Dobra, patrzymy. Pierwsza, zobaczcie, ładne, dynamiczne wyjście. Świetnie gazem operuje. Tutaj troszeczkę płynności. Dwójka. Dam mu małą podpowiedź, słuchajcie. Trzeci raz nawraca, żeby sobie szerzej najechał. O, od razu płynniej. Czwarta i ma 28 sekund. Piąta. Nie zmieścił się, ale 37 sekund. Gdzieś tam. No. Dobrze, no jak się nagrywa i się jeździ na czas, są nerwy, nie? Zawsze. Nie, no to zawsze są emocje, słuchajcie, i to chyba niezależnie od dyscypliny, jeżeli to już jest ten moment, gdzie przysłowiowe czerwone światło gaśnie, to są emocje, pojawiają się przy tym też błędy, ale u mnie, szczerze mówiąc, też mobilizacja też. W wyścigu u nas też często bywa tak, że mimo że człowiek robi błędy, to jest poza tym tak zmobilizowany i skupiony, że poza tymi błędami i tak wyciska soki z tego sprzętu. Naprawdę, ale pięknie. Myślę, że wszystkim się podoba tutaj, jak śmigasz. Widziałem, że przedni hamulec też dokładałeś troszeczkę, prawda? Tak, ja używam obu hamulców, także oba są bardzo pomocne, aczkolwiek pewnie gdybym miał wybrać jeden, z którym tutaj jeździć, bo tylko mógłbym mieć jeden, to chyba bym wybrał tył jednak. Mhm. Bo jest tutaj przy tych prędkościach zdecydowanie bardziej pomocny. Tak, wiesz co, używamy przedniego, używamy tylnego. Tak. Ten tylny tak naprawdę dla wielu motocyklistów jest taką trochę rewolucją drogową, bo nie każdy do końca go używa. Przedni, wiadomo, jest niezbędny, to jest hamulec główny i najmocniejszy. W miarę rozwoju umiejętności w rzymkanie dokładamy jak najwięcej przedniego, jak najmniej tylnego, ale to myślę, że warto trenować. Oczywiście. Warto to, słuchajcie, trenować w miejscach bezpiecznych, z drużynami. Tych drużyn jest sporo, szukajcie nas gdzieś tam na Facebooku. My tutaj w Poznaniu, jeździmy, robimy otwarte treningi tutaj w Międzychodzie, w Akademii Kierowcy, na Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy. No to jest piękne miejsce. Mimo że jestem bardzo ciekawy, gdzie jest ten top level, jaki jest standard czasu na tą sekwencję, którą tutaj traktujemy jako nasz test. Słuchaj, międzynarodowo każda dziewczyna, każdy chłopak, którzy trenują, dążą do tego, żeby zejść poniżej 30 sekund. Okej, okay. To jeszcze mamy daleko. Mamy jeszcze tak, ale myślę, że to by było do zrobienia. Mm-hmm. Rekord świata wynosi niecałe 25 sekund. Jest ustalony przez zawodnika japońskiego. Tego, który przyjedzie skończyć do nas w czerwcu, do Bednar. Aha, czyli będzie na kogo popatrzeć. Tak. Dobrze. Ale to już rozumiem, są poprzerabiane motocykle, top, full, wszystko to przygotowane. To akurat też jest Suzuki, mogę ci powiedzieć, tak? On też śmiga. No zobacz, trzeba by podsumować. Każdy inny, wszystkie równe w pewnym sensie, wszystkie czasy szybkie. Podobne. Wszystkie szybkie. Motocykle totalnie inne, a czasy w zasadzie bardzo podobne. Każdy z tych motocykli ma swoje wady i zalety, ale każdy jest dobry do tego, co tutaj dzisiaj i w poprzednich odcinkach robiliśmy. Także słuchajcie, mi się bardzo podobało, było to moje pierwsze spotkanie, także łapcie zajawkę też, bo można się tu spocić, ale przede wszystkim można nabrać dobrych nawyków i uratować swoje zdrowie albo życie, albo czyjeś, a przy tym się niesamowicie fajnie bawić. Także róbcie sobie challenge i bawcie się w to. Tak. Zachęcamy. Świetnie mu poszło. Mi na torze na pewno nie poszłoby tak dobrze, jak jemu poszło na pachołkach. Nie mów. Bardzo ci dziękuję za wszystko. To była przyjemność. Skończyliśmy nagrywanie z bułą. Teraz czas na prawdziwych trenujących. Słuchajcie, otwarty trening, który dzisiaj zaczynamy. Przyjeżdżają różne osoby. Skąd przyjechałeś? Ze Śremu. Ze Śremu. Tutaj, tak. Dobrze. Powiedz mi, dlaczego przyjechałeś na trening gymkany? Jest coś, co cię przyciągnęło? Tak, jest to, co mnie bardzo przyciągnęło, to znaczy to, że byłem ledwie na kilku i po każdym widzę niesamowity postęp nawet w jeździe drogowej, w jeździe torowej, którą też trochę się bawię, więc jakby daje to niesamowite możliwości panowania nad motocyklem i odkrycia, co ja jeszcze mogę zrobić, jak się uczę.
Bardzo fajnie. Jak doskonalić widzisz, swoją jazdę. Słyszał, że się z niego śmiejemy i specjalnie przejeżdża, żeby było gorzej słychać. Tak, dobra, tak, fajnie. I jeszcze burczy tutaj. Szukamy następnych trenujących. Tak, dziękuję ci bardzo. Dzięki. Kolejna osoba z nami na naszym otwartym treningu. Ja coś tu po rejestracji widziałem. Powiedz, jak masz na imię, skąd przyjechałeś? Adam z Gdańska. Poznać zawodników, pouczyć się od nich czegoś. My troszeczkę w Gdańsku dzięki Mariuszowi Tiachnybołkowi zaszczepił trochę takiego jeżdżenia między pachołkami. Sobie ćwiczymy. Nawet zaczynają do nas podjeżdżać inni motocykliści i pytać się, czy można z nami poćwiczyć. I widzimy różnicę między sobą już teraz. Nie mówię, że to jest jakiś super poziom, ale widzimy, że jednak lepiej jeździmy na małych przestrzeniach między pachołkami niż ludzie, którzy przyjeżdżają świeżo, żeby poćwiczyć. Okay. I zauważają, że muszą ćwiczyć i zaczynają się dołączać. Czyli wy macie swoją drużynę w Gdańsku i przyjechaliście wymienić się z nami doświadczeniami. No może tak, od was bardziej się tak. Bez przesady. Pojeździć. Dobrze. No to co? Siadamy na motocykle i jeździmy. Dziękujemy. Dzięki. Na razie.